Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na czerwiec. Kochani, zapraszam również do opisu, gdzie znajdziecie link do Vimeo, czyli wersji dodatkowej traktującej o miłości. Film dla osób wspomagających moją działalność pojawi się za jakiś czas i informacje o tym, tak jak zawsze, otrzymacie w zakładce społeczność. Od czerwca również zmieni się troszkę harmonogram publikowania filmów, ale o tym też jakby dam Wam znać odpowiednio wcześniej. Zachęcam również do czytania opisów, tam zostawiam Wam wszelkiego rodzaju informacje, które mogą być przydatne. A teraz już przechodzimy do filmu dla Was. Tę talię zostawiam na koniec. Karty przekładam. Dobra. Zaczynamy. Co w przeszłości nam się rysuje, drogie byki? Sytuacja się polepszy. Nadzieja. Nadzieja, wiara w to, że czegokolwiek to dla Was osobiście nie oznacza, że wszystko będzie dobrze. Dokładnie. Zobaczcie, gwiazda. Karta optymizmu, karta nadziei, karta spełnienia chęci do tego, żeby jakieś moje marzenie się spełniło. Dużo nadziei, dużo optymizmu, może wodnik w naszym życiu, w Waszym życiu, albo coś, co wnosi spokój. Mamy tutaj 5 buław odwrócone i super, czyli jakby no, wnosi spokój, bo nie ma tego chaosu, nie ma tego konfliktu, jest optymizm, jest nadzieja. To może być nowa osoba w Waszym otoczeniu. Jakaś sytuacja też dla Was ważna, być może nawet zawodowa lub jakaś inna konkurencja lub w ogóle otoczenie, coś, co było jakby nerwowo było wokół tego i kończy się, albo następuje jakiś moment przełomowy i jest wielka nadzieja do tego, że sytuacja się polepszy i to było w przeszłości. Teraz nie ma powodu do zmartwień, nadal, czyli staraj się, proszę, drogi byku, zachować optymizm w sobie. Ósemka buław, karta komunikacji, karta wymiany informacji, karta dużego działania w ogóle, w skupieniu na celu. Mamy swój cel, wiemy, czego pragniemy, idziemy za tym, co na horyzoncie. Oprócz tego tutaj prowadzi nas intelekt, wspaniałe pomysły, obie te karty w ogóle. Duża dawka takiej przedsiębiorczości w działaniu. Czy to chodzi o relacje, czy to chodzi o sprawy zawodowe, jakiekolwiek inne, to jakby tutaj ja idę po swoje. Komunikuję się wprost, wiem, czego chcę, działam. Jakiś wyjazd, jakiś przejazd, jeśli się martwicie jakimś wyjazdem, albo że nie możecie gdzieś pojechać, to też nie ma powodu do zmartwień, może wszystko w swoim czasie, dobrze? Więc nie stresujcie się. Dobre wiadomości, też mi tak przyszło teraz do głowy. Dobre wiadomości, tak. Przyszłość. Podejmij działanie, czyli będzie ten moment, w którym będzie można działać. Trochę energia rycerza buław, tutaj jak dla mnie. Podejmij działanie, cztery kielichy. Podejmij najpierw szczerą decyzję, czego chcesz, drogi byku, a później podejmij działanie. Karta asertywności, tak? Karta asertywności, skupienie na tym, czego pragnę, walki o to z dużą determinacją, ponieważ czuję, że to moje, czuję, że to jest dla mnie. Może być praca, może być, kurczę, nie wiem, jakaś obrona własnego pomysłu, ale tutaj potrzebuję chwili, żeby się troszkę zastanowić, czy to na pewno jest dla mnie, czy ja na pewno tego chcę. To jest czwórka kielichów, szczera decyzja i jak podejmiemy szczerą decyzję, to idziemy za ciosem. I to jest, powiedzmy sobie, przyszłość czerwcowa. Jak podchodzić do problematycznych sytuacji? Zaraz, one pewnie się same rozwiążą w niedalekiej przyszłości, czasami tak jest, dokładnie, królowa mieczy, słuchajcie, i cztery miecze, nie stresować się. Czasami tak się układa w naszym życiu, że jakiejś sytuacji trzeba dać czas. Dać czas do tego, żeby pewne rzeczy ułożyły się bez wysiłku. I tutaj przy tej energii królowej mieczy to jest moim zdaniem takie Wasze podejście do spraw. Ocena sytuacji i taka bardzo chłodna kalkulacja, czy ja muszę teraz jakby w tą trudną sytuację wchodzić, czy to jest coś, czemu mogę dać czas. Na zasadzie, dobra, zobaczymy, co się wydarzy za jakieś tam chwilę, tak? Za dzień, dwa, trzy, cztery. Nie muszę może teraz reagować. Tak trochę o tym mówią karty, żeby do trudnych sytuacji, do problematycznych sytuacji podchodzić właśnie w ten sposób, na luzie, na spokojnie, bez wysiłku, dawać im czas.
oceniać sytuację jakby bardzo logicznie, bardzo racjonalnie. Czy muszę się w nią angażować, czy nie? Szczególnie jeśli tutaj weszliśmy na początku z kartą odwróconej piątki buław, czyli wyjście z jakiegoś po prostu chaosu i awantur, tak? No to nie ma sensu chyba się pakować ponownie w coś takiego. Albo przynajmniej omijać to. A jeśli macie cały czas wokół siebie taką atmosferę lub ludzi, którzy tworzą taką atmosferę, no to może nie reagujcie, dopóki nie będzie jakiejś takiej konieczności zareagowania już jakby. Więc oceniajcie sytuację logicznie. Otoczenie, co sprzyja lub blokuje. Zdobądź więcej informacji. 7 mieczy. No to uważaj, drogi byku. Złap kontrolę nad otoczeniem, ponieważ masz w swoim otoczeniu lub możesz mieć wokół siebie kogoś, co w stosunku do kogo należy zachować ostrożność z jakiegoś powodu. Albo przynajmniej, jeśli ktoś ci coś proponuje, to może być urząd, szef, mąż, nie wiem, kurczę, ważna dla was osobistość, która ma autorytet, tak powiem, to przy tych dwóch kartach, one się nam pięknie tu ułożyły, zdobyłabym więcej informacji, dowiedziała się więcej o tym, co naprawdę jest mi oferowane, zanim ją przyjmę, jakie są warunki tej propozycji. Bo jest jakieś drugie dno, albo nie, może być tak, że nie wszystko jest wam przekazywane i tak naprawdę dowiecie się, całe spektrum szczegółów będzie wam ujawnione, jak zaczniecie się dopytywać, ok? Więc zwróćcie na to uwagę, to z otoczenia. Z czym trudności? Słuchajcie, trudności z przeforsowaniem jakiejś sprawy zawodowej, jakiejś sprawy domowej, albo czekacie na sygnał od kogoś i ta osoba nie będzie gotowa lub nie jest gotowa. Ale też z drugiej strony, no po prostu mogą sprawy się trochę przesunąć z jakiegoś powodu. Sprawy związane z domem, z pieniędzmi, z rodziną. Co ciekawe, jeszcze wam powiem tylko, że tutaj mamy, powiedzmy sobie, kartę końcówki sierpnia, końcówki września. No więc dobra, bardzo specyficzna wiadomość. Dla osób, które czekają na finisz jakichś spraw domowych, tak to określę, i już czekacie, wypatrujecie, tak to, jak to nazwę, kiedy te sprawy ruszą do przodu, może faktycznie wypatrujecie znaku, a ktoś będzie gotowy na coś i tak dalej. Wydaje mi się, że to się przeciągnie, to się przesunie. Jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać. Tak bym określiła to. Ale pilnujcie tego, jakby, bo tutaj jakby wy o to walczycie z dużą determinacją. To jakby druga strona nie jest na coś gotowa lub druga strona wam coś hamuje. Okej? Tak bym powiedziała. Więc wypatruj, w sensie nie spuszczaj z oka tej nagrody, czymkolwiek to dla ciebie jest. Rezultat. Tak, z wykrzyknikiem. W swojej własnej energii, rycerz monet, zaplanowanej, niczym się nie stresuje, nie martwię, wszystko zaczyna się układać, twoje plany zawodowe pomału ruszają do przodu, w ogóle ruszasz pomału do przodu, albo przynajmniej masz dalej zaplanowane kolejne kroki. Tu mogą być też jakby jakieś nowe propozycje zawodowe, słuchajcie, które do was przyjdą, że tak powiem, pod koniec miesiąca, co też tym samym trochę was uwolni z jakiegoś stresu i strachu. Super jest. W zasadzie 4 buławy, następna karta. Karta zadowolenia, świętowania, celebracji, wzniesienia relacji na jakiś wyższy poziom, zadowolenia okołodomowego, tak to nazwę, domowego, z czasu spędzanego z przyjaciółmi. Super, na spodziewy sami. Więc jakby co mogę powiedzieć, sami się pokazaliście w swoim własnym czytaniu, co oznacza, że doskonale będziecie wiedzieć, jak tą energię sobie, i tak pewnie doskonale wiecie, jak tą energię sobie wypośrodkować, jak ją wypośrodkować, kiedy się otwierać na coś, kiedy poczekać, ok? No i już, teraz przesłania, dobrze? Dla was jeszcze. I zaczynamy. Myślę, że największą trudność może przynieść tutaj budowanie u siebie cierpliwości. No to nie wiem, kiedy ktoś będzie gotowy, żeby się do was wprowadzić, zamieszkać razem. Okej.
indywidualność, czy też unikalność. I dla mnie to jest jakby karta, która mówi absolutnie jednoznacznie, że zostawiasz swój wyjątkowy znak na tym, co robisz, i jeśli to, co robisz, w to, co robisz, wkładasz serce. Nikt cię nie zastąpi, nikt cię nie podmieni, nikt cię jakby nie podrobi, jak to się mówi. Jesteś po prostu wyjątkowy. I jeszcze jedno przesłanko. Wyrażaj swoją miłość poprzez małe gesty. Tu jest napisane, słuchajcie, poprzez rzeczy. I ja od razu powiem, że tu nie chodzi o wielkie prezenty. Tutaj chodzi o to, żeby dawać innym jakieś drobiazgi, tak? Coś, co jest dla ciebie ważne. Pokazanie komuś swojego ulubionego miejsca, dzielenie się ulubionym utworem, czy napisanie jakiejś notatki, liściku z podziękowaniem, to też są prezenty. O takie prezenty tutaj chodzi. I to pozwala adresatowi wiedzieć, że po prostu tobie na nim zależy. Uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.